26 grudnia 2023, święto świętego Szczepana, a zarazem drugi dzień godnik święt. To jest centrum Wisły, słuchajcie, bez śniegu. A ja przyjechał na Strojza. Jakoś to jest. Jeszcze sprawdzimy, czy wszystko pozabierane. No, pozabierane. Witamy Was ze stacji narciarskiej Skolniki. Dzwonią w kościele. Cięższy ten śnieg, wczoraj było lepiej. A nie wiem, bo teraz jestem, dopiero teraz przyjechałem, także nie wiem. A wczoraj było super, kurczę, a dzisiaj już jest taki. Ja wczoraj byłem na Soszowie, ale to byłem tak na wieczór, to było super. No właśnie, wczoraj wydawało się, że to będzie taka brajda, że ten, a wczoraj było super, bo tak rano było wyratrakowane, to tak troszkę jakby nie było przymarznięte, ale to takie... Twarde, tak. Takie twarde, to tak, ale potem jak się rozjeździło tak ładnie, to tak się jeździło, oni wieczorem ratrakowali i dzisiaj mocy nie ratrakowali, bo to były takie mocne jazdy. I dzisiaj to taki ten ciężki. No ale trudno się spodziewać dobrych warunków, nie, jak no, tak ciepło. Pogodzie, to i tak, że w ogóle trzeba jeździć. Żeby nie było tak jak rok temu się stało, że tutaj praktycznie większą połowę stycznia wszystko stanęło. No. Jedynie Soszów se tam jakoś radził, ale to było strasznie ciężko już. Ja się tak fajnie zapowiadało. No tak, my przyjechaliśmy, to nie mogliśmy. Córka nie mogła bardzo zjechać. Kurde, łajdyczówkę mieli. Mordę, jezu. Mówimy, no to prawie. Tu objechaliśmy wszędzie za łańcuchami. No gdzie tam dostają łańcuchy? Do 15, to jeszcze mają takie te, ale te bliższe, większe koła. A na drugi dzień się rozpiszmy. No, ledwością wjechała z tego hotelu. Raz. Nie ruszała się. No wiedziesz i potem jak wiedziesz. No ja mieszkam 40 km stąd, to Wigilia rano był śnieg. No tak. Południe już go nie było. No.
sobotę przyjechaliśmy, to tu napadało. Kurczę, padało, tak? Że Wigilię odśnieżali, jest tu to czwarty, ja mam i okno akurat, mówię, co tu się dzieje? Dwoma tych takimi, ja myślałem, że to fadrony chodzą, bo tam nie wyglądałem, a potem patrzę, ja to ciągniki miałem, te hotelowe takie, ale tak, kurwa, od czwartej do czwartej, matki kochane, a potem patrzę, wszystko wjechało w kolejne, nic to się skończyło. I to nic nie zapowiadają, że to będzie tak dziwne przez tydzień, to będzie tak, tak jak będzie. No na razie nie widać zimnych prognozach. Ale to już któryś rok z rzędu tak jest, że tutaj Boże Narodzenie jest bez śniegu. To już tak z piąty albo szósty rok z rzędu jest tak. No u nas to tam w ogóle nie ma. Leje, wczoraj lało u nas, dzisiaj leje. Patrzę na kamerę. Ta woda się bierze, że tej wody jest ile, że... No teraz jechałem, to w radiu mówili, że Wisła w Ustroniu tutaj przekroczyła stan ostrzegawczy już. No tak, no bo to Osterkę to tak lało, że... Tak, tak. Ale tutaj nie ma takiego wiatru. A tam u mnie to dosłownie głowę urywa. Ten dźwig jest, on jest niezabezpieczony i on sobie chodzi tak. Raz, ja myślałem, że on jest tam wiatrem. A wczoraj to tak latał, to raz tak, raz tak. No nie masz niemożliwości, żeby tak mógł sobie latać. Obracał się cały czas. A tam nikogo nie było. A on się obracał. To co oni postawili, co oni? Pewnie coś będą budować. Kiedyś w ogóle tego tutaj nie było. No tak. Za rekreacyjną bardziej. Pan tutaj z daleka przyjechał. Faktycznie ciężki. Zapraszowali go. Oczywiście.
ale o tej porze przecież teraz chyba trudno się spodziewać jakichś lepszych warunków. To będzie dzisiaj ćwiczenie dla nas. Okej, to dzisiaj jeszcze nie skrowiej, bo nie, na pewno wcześniej jak skrowiej, ale gorzej, czyli tego, że no, rano trzeba było iść do kościoła. W końcu mamy świętego Szczepana, dzisiaj pierwszego męczennika. A więc drugi dzień godny się. Trochę jest głupnie, bo nie wiem, co jeje. A już wiem. A od razu żeście widzieli z wierzchu, z wyciągu, komentarza nie było, bo z panem żeście pogodał. Gadał jak po polsku z nim, bo chod z daleka, no to by po śląsku mógł mnie pochytać, o co się rozchodzi, chociaż większość słów jest przecież ta sama. Dobra, teraz zjadymy drugą rają. Drugą rajo? Czy na ją w ogóle otwarte? Kurde, tego to nie sprawdził. Gdzie tam widzę, że tam nie ma śniega. I chyba na jedną rajo będziemy jeździć. Kurde, ale ją wtopił. 130 zł 4 godziny jeździć na jedną rajo. Trochę zaczynam żałować, że nie mam wiślańskiego skipasa. Wiecie, faktycznie drugi stok nie czyny, nie ma na czym jeździć. No to nie będziemy za dużo nagrywać. Tutaj widzicie trasy do rowerzystów, podobnie jak na Soszowie. No niestety tak to wygląda, słuchajcie, zimy praktycznie nie ma. Kajsi se poszła. Trzeba się cieszyć tym, co jest. Śnieg faktycznie trudny, ciężki, mokry, nagrzoty, jak to ma Omelan godą. No i to będzie męczarnia dzisiaj. Myślę,
myślę, że może nie jutro, ale najbliższy dnia zajdzie się z Kilejza. Bo trzeba jeździć, bo ciężko z tą zimą, strasznie. Nawet to było w prognozach tego, co można było spodziewać. Także nie poszalejemy za bardzo. Ależ przekopane te góry, słuchajcie, no. Z jednej strony ok, niech ci rowerzyści tutaj jeżdżą, ale z drugiej strony zaś tak zryć góry, to nie ta bajka. Ale zaś mieli byka jeździć na dziko, no to nie, lepiej niech mają ten twój tor. Zresztą z tego co widzę, to większość tych stacji narciarskich i tak robi, że jest i latem czynno do rowerzystów. Jedynie Palinica tak się wygłupiła, że w zimie nie działo. No ale jak nie ma inwestycji, nie ma chęci, czy też nie ma kasy może, no to o czym my go domy? Szkoda, bo to by fajny stok był. A tak to popadło w ruinę. Jak cały Jaszowiec zresztą w Ustroniu. No nic, no nie będę pokazywał równąc do jednej trasy, jednego stoku. Nie ma sensu, no nie sprawdziłeś, czy to są dwie trasy czynne, jest tylko jedna czynna z tego co widzę. Ale szkolnicy zaliczony będzie w tym sezonie, w połówce. Pół szkolnitego, czyli taka jazda na pół gwizdka. Drzwi się tam kolibie. Kończymy dzisiejszą Skilajza. Było fajnie. Ich hatte mir keinen Schwung gehabt, ne? Und ich stand da eben oben drauf. Und so scheiße, da habe ich mich halt irgendwie versucht zu machen. Hast du dich nach vorne geworfen? Habe ich nach vorne geworfen, ja. Ich mache halt 10 geblieben auf einmal, warum auch immer. Ja, weil die Leute eigentlich. Ja, ich hab's nicht geknackt, ich hab dann auf einmal stand ich da oben. Ich dachte mir scheiße. Und tu mamy nasze góry, a tu mamy gości z Bundesrepubliki. Für Deutschland. Przed nami widoczna Baranio Góra, tam po lewej widoczny stok nowej osady, na wprost mamy Szynku, tam ta stoszkowato góra, no to wiadomo stożek. No, nie tylko Ukraińcy są, ale i też goście z Bundesrepubliki. Śniegu tutaj. Tak się składa, że jeśli chodzi o
Bundesrepublika. O, Niemcy. To ja akurat mam rodzinę w Niemczech. Jak to kiedyś towarzysze raz powiedzieli, każdy porządny świętek ma rodzina w Niemczech. Für Deutschland. No i tu my mieli jeździć. Nie wyszło. To są ostatnie chwile dzisiejszej jazdy, bo jeżeli tak byś nie jeździł, bo o 15:00 ponoć ma być zatrakowany. Trumna dymną mnie. Zresztą na Śląsko Gotka dużo niemieckich słów zawiera. Jak właśnie trum, czy Anzug, czy Reise, od niemieckiego słowa Reisen. Czy samo słowo ja. To po polsku znaczy zupełnie co innego, co po chińsku. Po niemiecku, po chińsku, a po niemiecku jedzie nauka w Polsce.
No właśnie. Słowo wygnał. Für Deutschland. I tak wygnał kończymy. Tu się miało jeździć i dupa. I się nie jeździ. Bo nie ma śniega. Tutaj jest do dzieciak. Grupa pingwina, tak. Słuchajcie. Jest coś takiego jak grupa pingwina. Więcej ośrodków narciarskich to wchodzi głównie z Małopolski. Ale i szkolniki też wchodzi. Mają jeden karnet. A tutaj widzicie coś niebywałego, słuchajcie. 26 grudnia. O, widać. Ło, byłby się teraz kloś dnów. Widać chałupa Adama Małysza. Tam widać rozbieg skoczni, na której on pierwszy skok oddawał. Historia była taka, że wyleciał ze Szczewików, a trenował go jego wujek Jan Szturc, a tam jest kościół waniewicki, kiedy on brał ślub. Ski bar jakiś. No już kończymy. Ta ski rajza. Ale jeszcze chyba się przejdę po Wiśle poszukać kieszy. Póki pochłonąć, tak sporo ich jest. A nie udało mi się zrobić rajzy rowerowej do Wiśle. Tak swoją drogą to takowo była wynał rok temu. Drugi dzień godnych świąt 2022 zawsze robił raj zawodnicy na czele. No niestety musiałem wracać do chałupy, więc pieszy nie będzie, więc czymcie się i do zaś.